wdzięczność, kiedy dzieci skaczą, krzyczą, cieszą się z tego, że coś się w ich życiu wydarzyło, że coś dostali. A to będzie jeszcze jedno krzesełko tutaj, no, że tam będzie jedno więcej, a przez to nie wiem, to może. No. To widzę, w jaki sposób uwielbienie jest nam objawione jako wdzięczność. Kiedy uczysz się uwielbiać Boga, to uczysz też się złamać wszystko w Twoim życiu, co przeszkadza Ci w uwielbieniu Boga. A przyjaciele, nie ma takiej opcji, żebyś nie przeszedł granicy własnej cielesności i realnie uwielbił Boga. Tego czegoś nie ma. Ja kiedy uczę na temat uwielbienia, muszę ludziom pamiętać, zawsze wszystko zaczyna się w ciele. Słowo Boże nas uczy, że najpierw jest to, co cielesne. Najpierw. I teraz posłuchaj, to jest bardzo ważne. Jeżeli podczas uwielbienia, Boga oczekujesz, że Bóg zainspiruje Cię do uwielbienia, to rozmijasz się z Bożą wolą. Rozumiesz, to nie tak działa. Bóg nie inspiruje Cię do uwielbienia. Widzisz? Patrz. Jeżeli coś komuś dajesz i ktoś do Ciebie mówi, dziękuję Ci bardzo. To jest to ta pierwotna formuła wdzięczności. Ale jest druga formuła. Coś komuś dajesz, ktoś Ci nie dziękuje i Ty do niego podchodzisz i mówisz, no, warto by było podziękować. Tak się często uczy dzieci. Dajesz coś dziecku, dziecko nie reaguje wdzięcznością. Mówisz, co się mówi, dziękuję, tak? Uczysz. Co zrobiłeś? Zainspirowałeś dziecko. Więc tak, posłuchaj, nie dosyć, że dałeś mu coś, tak? To jeszcze go zainspirowałeś, aby Ci podziękował. Czyli tak naprawdę obydwa elementy wyszły od Ciebie. Zauważyłeś to? Ale jakże to się ma inaczej do tej pierwszej formy, kiedy coś dajesz i tylko jedna rzecz wychodzi od Ciebie, a z drugiej strony jest wdzięczność. Od razu, bez przypomnienia. Na tym polega sprawa z uwielbieniem. Uwielbienie to nie jest czas oczekiwania na Bożą inspirację. To jest czas złamania swojej cielesności, oddania Bogu swego umysłu, emocji i fizyczności. Rozumiecie? Tak się oddaje Bogu. Ja nie wierzę w coś takiego, że można wyrażać się bez fizyczności. Rozumiecie? Nie można się wyrazić, bo fizyczność jest nam, przyjaciele, dana. Kto nam dał ciało? Bóg. Amen? A wiecie, po co Bóg nam dał ciało? Żebyśmy się przez nie wyrażali. Jak chcesz wyrazić ducha, którego nie widać, jak nie przez ciało, które widać? Proszę, wyraź ducha, którego nie widać. Rozumiesz? To jest niemożliwe. Musisz coś wyrazić zewnętrznie. Proszę Cię, żebyś uczył się uwielbienia. Tak? Dokładnie mówię, uczył się w swojej komorze. W swojej komorze. Tak jak będziesz wielbił Boga tą jakością w swojej komorze, tak będziesz go wielbił w kościele. Rozumiesz? Na 100%. Tak to działa. Zawsze pierwsza jest komora, dopiero potem są spotkania społeczne. Zawsze pierwsza jest komora. Zawsze. 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 Ja w swojej komorze doświadczam Bożej mocy, Bożej obecności i zachowuję się irracjonalnie. A potem mogę to robić w kościele i to przybiera na sile, ponieważ takich wariatów jak ja jest po prostu więcej na jednym miejscu. Wiecie, o co chodzi z kościołem?
To jest więcej niż jedna osoba na jednym miejscu. I teraz, jeżeli my oczekujemy, że Bóg będzie się przejawiał w sposób silny, to my musimy zbudować silne uwielbienie. Rozumiesz? Na tym rzecz polega. Silne uwielbienie. Uczmy się tego. Dążmy do tego w tą stronę. To jest mega ważna sprawa. To nie ma czegoś takiego, że my zostajemy na czymś. Zaraz, niedługo, ja się zbieram z różnymi rzeczami i to jest jedno... Zaraz te wszystkie piosenki będą przerabiane. Melodie po nich tylko zostaną. Już zaraz następne słowa będą. Nie będziemy śpiewać tych piosenek ciągle. A wiesz, dlaczego nie będziemy śpiewać tych piosenek? Z tego samego powodu, z jakiego ty byś nie chciał dostawać przez 30 lat tych samych prezentów na urodziny. Zgadza się? Proste. Nie chciałbyś. I to jest normalne, żebyś nie chciał co roku dostawać tego samego prezentu na urodziny. Bo wiesz, a ktoś, kto by ci przynosił przez 30 lat ten sam prezent na urodziny, to jest ignorant. Ignorant. Jak ja dostałem pieska takiego, wisiał takie coś, potem wybebeszyłem, go wyjąłem w środek, bo tam prukało takie pip, pip, pip. Potem takie coś tam stało. A ja dostałem tego pieska, jak miałem kilka lat. Wiesz, jak co rok ktoś mi przynosił tego pieska, sorry, ale bym mu zwrócił uwagę, powiedział, nie widzisz, że ja się rozwijam? Nie przynoś mi więcej tego pieska. Może kup mi żywego psa teraz. Zrób coś ze sobą. W ogóle zrób coś z naszą relacją. Musimy zrobić coś z relacją z Bogiem. Zróbmy coś z relacją z Bogiem. Wyraźmy to w uwielbieniu. Jeżeli umiesz klecić jakieś wiersze, to pisz wiersze. Jeżeli umiesz pisać piosenki, to pisz piosenki. Jeżeli chcesz wyrażać się, to się zacznij wyrażać właśnie w ten sposób. A kiedy jesteśmy społecznie tutaj, to ucz się dokonywać kroków, które wcześniej były dla ciebie niemożliwymi krokami. Ucz się. Zacznij robić te rzeczy. Złóż te krzesła, zacznij tańczyć dla Boga. Zacznij oddawać pochwałę. Chcemy rzeczy ogromnych. Jeżeli w 50, czy 60, czy 70 osób nie jesteśmy w stanie zrobić tego tutaj, to potem, kiedy będzie sala, gdzie będzie 300 osób, to na pewno tego też nie zrobimy. Rozumiesz? Zawsze tak jest. Sięgaj po więcej. Sięgaj po więcej. Ja wam coś powiem. Bądźcie ekstremalni ludzie. Proszę was. Nie bądźcie stonowani. Rozumiecie? Kościół jest wystarczająco stonowany na świecie. Mi się rzygać chce. Jak się przyglądam na stonowanie Kościoła. Stonowany Kościół. Sekula sekulorum. Rozumiecie? Pewnie ludzie z zakonów dzwonią, rozumiesz? Usługuje zakonnikom, zakonnicom. Modlę się z nimi, demony z nich wypędzam przez telefon. Bo ludzie mają podziurki w nosie wszystkiego. Nie chcą już, ale nie wiedzą co dalej. I wiesz o co chodzi? Nie można im powiedzieć co dalej. Trzeba dać przykład co dalej. Dajmy przykład. Bądźmy ekstremalni. To ważne jest. Jeżeli ktoś z was ma proroctwo lub objawienie, chciałbym, żeby się tym podzielił, albo coś, co jest z Boga, żeby dać to innym ludziom. Mam tu mikrofon.